kto jest liderem opozycji? Zdecydowana przewaga w sondażu, kto jest liderem opozycji? Sondaż: Tusk zdecydowanie prowadzi. 36,3%. Ankietowanych w sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej wskazało Donalda Tuska jako lidera opozycji. Przewodniczący poprowadzi w zestawieniu z ogromną przewagą nad Rafałem Trzaskowskim i Szymonem Hołownią. Jak prezentują się pełne wyniki badania? Według badań najwięcej, bo 36,3%. Ankietowanych wskazało na Donalda Tuska jako lidera opozycji. Adam Jastrzębski, senior projekt manager w SW Research, powiedział w rp.pl, że Tuska za czołową postać opozycji częściej uważają mężczyźni 40% niż kobiety 33%. Tusk został wybrany liderem bloku opozycyjnego przez 19% osób w wieku do 24 lat, 43% osiedle po 50 roku życia. Częściej niż pozostali uczestnicy badania lidera opozycji w osobie Donalda Tuska widzą respondenci z wykształceniem wyższym 42% i o dochodzie netto w granicach 1001-2000 zł 43%. Z uwagi na wielkość miejscowości postać te najczęściej wskazywali mieszkańcy największych miast 45%, skomentował w rp.pl Jastrzębski. Jarosław Gowin, pierwszy raz w zestawieniu na drugim miejscu uplasował się inny polityk PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 9,6%. Podium zamyka Szymon Hołownia z Polski 2058,3%. Na czwartym miejscu uplasował się Krzysztof Bosak z Konfederacji 6,8%. Zanim znalazł się debiutant w zestawieniu, prezes Porozumienia Jarosław Gowin 2,4%, który minimalnie wyprzedził prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza 2,3%. Na dalszych pozycjach uplasowali się liderzy Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń po 1,6%. 2,4%. Respondentów oceniło, że liderem opozycji jest ktoś spoza zestawienia. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research w dniach 1-2-2022 rok. Analizą objęto grupy 800 internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Opracowanie: Norbert Amlicki,